Ty jesteś skromny. Czy ja wiem? No, ty powinieneś wiedzieć bardziej niż ja. No nie wiem, no powiedzmy, no ty czytałeś wywiady, także no, ty powinieneś wiedzieć. A to były wywiady z tobą, to były twoje słowa. Mhm. Moje? Bo wiesz, że jesteś, funkcjonujesz jako trochę introwertyk, jako człowiek, który nie lubi robić wokół siebie szumu. Ale jesteś w talk show, wiesz na czym polega. No wiem, no nie lubię dużo mówić. Za bardzo. Panie, panowie! Ale poczekaj. No ale przecież jak się spotykasz z przyjaciółmi, z dziewczynami, wiem, że jesteś blisko z rodziną, to rozmawiacie, czy oni do ciebie mówią, a ty... Ja słucham, dowiaduję się informacji. Słuchaj, 20... Także dzisiaj też postaram się w tym samym stylu. Czyli jak jest u ciebie Wigilia w domu, to ktoś do ciebie podchodzi, składa ci życzenia, ty mówisz, okej, nara. Nie, no też złożę życzenia. Też. Ty chodzisz na randki? Tak nie za bardzo, no nie raczej. Nie pije, nie chodzi na randki. Rozumiem, że jak skończysz karierę, chcesz pójść do seminarium. Dobrze. Słuchaj, podobno marzysz, bo też znalazłem trochę o twoich marzeniach, a pamiętaj, to jest talk show. My tutaj o sporcie trochę będziemy mówić, ale bardziej o tobie. Podobno marzysz o Ferrari F430. Nie, F430, czemu tutaj? Bo ja takie miałem. Zepsuł mi wszystko. Sprzedajesz je właśnie, czy? Nie, ja miałem jak byłem dzieckiem, jak byłem w swoim wieku. Tylko od razu ci mówię, to jest auto do posiadania. Bo jak ja jechałem, nie wiem, z centrum, gdzie mieszkam na Wolę, to miałem po przyjechaniu na miejsce głos jak Joe Cocker. To jest takie auto, że jak jedziesz z kimś, to mówisz, jedziemy, jedziemy, silnik pracuje, pracuje. Jakbyś jechał pociągiem w drugiej klasie. No, a jakim samochodzie marzysz? Bo wiem, że szykujesz się do budowania kolekcji. To mnie no, no chciałbym kiedyś na pewno chciałbym. Miałem okazję jeździć McLarenami. Nie okay. wiem, czy siadałeś, znasz McLarena. Znam McLareny, znam też Lotusy, ale no, ja jeździłem 720S, czyli najnowszym. Też jeździłem. Super, bo lekki, to na 200. Ale to już nie jest najnowsze, to już wyszło parę modeli. Nowych, nowszych. Tego akurat nie będzie w programie. To jest jeden z nowszych modeli. Co mi się podobało w tym McLarenie, że miał bagażnik z przodu i z tyłu. Dziwne. Nie dojrzałeś. No ty bierzesz tylko kartę kredytową, no wiadomo. Nie, z przodu tam jest dość duży bagażnik, a z tyłu za siedzeniami można no to tam o tym mówię. Trochę. No. To może mówiłeś o GT, to pomyliłeś modele.